To znowu ja? Chciałam Wam dzisiaj uświadomić i w sumie powiedzieć, jak ja to stosowałam, że zamieniłam swoje myślenie, jeśli chodzi o dietę, i pomyślałam sobie, że dieta to jest styl życia i trzeba zmienić cały styl życia. Witam Was z pleneru. Jak zwykle jestem na spacerze, bardzo często chodzę na spacery, sama, z rodziną, na wyjazdy jeździmy i tak dalej. Obecnie jestem nad morzem z powrotem, wracam tu bardzo często z racji tego, że chorowałam na tarczycę i staram się, żeby wspomagać się jodem, więc często jestem nad morzem. No i oczywiście dobrze działa dla dzieci jod i tak dalej. Dieta to styl życia, a co to znaczy? To znaczy, że jak idziemy na dietę, to nie możemy myśleć sobie, że zaraz szybko zmienimy, przejdziemy 6 tygodni diety, a potem szybko wrócimy do słodyczy i tak dalej, dlatego że ja tak kiedyś zrobiłam. I w momencie, kiedy to zrobiłam, to pożałowałam bardzo. Dlatego że bardzo źle się czułam i nawet śmiem twierdzić, że moja tarczyca była spowodowana także tym, że dieta, którą przebyłam pierwszy raz 6 tygodni, rzuciłam się potem na słodycze, rzuciłam się na inne rzeczy, wyleczyłam oczywiście wtedy 5 chorób, które za jakiś czas, nie wszystkie, ale tak jak katar sienny, wrócił mi po 4 miesiącach, ponieważ jadłam dużo słodyczy, a słodycze karmią wszystko. Cukier karmi po prostu każdą chorobę i wszystko, co możemy tylko mieć w organizmie, więc wystrzegać się. Grzyby karmi cukier, raka karmi cukier, wirusy, wszystkie infekcje karmi też cukier. Trochę mam problem tutaj z dziećmi, dlatego że tutaj akurat one czasem nie chcą zrozumieć. No i niestety nie udaje się. Nagram też oddzielny film, jak się żywię w ciąży, a propos właśnie zdrowego stylu życia. Czyli jeżeli idziemy na dietę, to musimy zmienić styl życia, znaleźć coś dla siebie. Ja znalazłam spacery, znalazłam plener, znalazłam obcowanie ze zwierzętami, wyjazdy różnego typu. Nie muszą być to drogie wyjazdy. Możemy gdzieś do pobliskiego lasu, możemy gdzieś na działkę do kogoś, możemy gdzieś gdzieś blisko nad jakieś jezioro i tak dalej. Jest mnóstwo miejsc w Polsce. Jak ktoś chce, to naprawdę znajdzie. Musimy zmienić styl życia, cały czas myśleć o tym, że żywimy się zdrowo, czyli na talerz pierwsze, co wkładamy sobie zielone rzeczy, jak zaczynamy jedzenie, a dopiero możemy sobie pomyśleć o innych, jeśli chodzi o zdrowe jedzenie. Musimy przestawić sobie w głowie, że to już jest dieta na całe życie, a nie dieta na chwilę. Jeżeli idziemy na dietę na chwilę, żeby się wyleczyć, to za chwilę choroby nam wrócą. Tak jak dziewczyny mówią, że nie wolno lekceważyć tarczycy, nie wolno lekceważyć innych rzeczy. Oczywiście, nie wolno. I albo bierzesz całe życie lekarstwa, albo po prostu przechodzisz na zdrowy styl życia. Zdrowy styl życia, czyli jedzenie przede wszystkim zdrowe, chodzenie, duży ruch. Jeżeli ktoś nie lubi ćwiczyć, to dużo ruchu niech sobie zapewnia, dużo spacerów, dużo kontaktu ze zwierzętami, z przyrodą. Niech sobie psa kupi albo przygarnie ze schroniska. I wtedy też ma dużo ruchu. Ostatnio nawet czytałam taki post na Facebooku, że facet schudł bardzo dużo kilogramów, bo sobie pieska, nawet w telewizji chyba to podawali, bo sobie pieska kupił, czy przygarnął ze schroniska, nie pamiętam. Przepraszam. Więc zdrowy styl życia prowadzić trzeba już na całe życie. Jeśli nie chcemy chorować i jeżeli chcemy w miarę zdrowo żyć, musimy to wprowadzić na całe życie. Nie lubimy ćwiczyć, to nie ćwiczmy. To po prostu chodźmy na spacery i inne rzeczy. Także kończę z Wami ten wywód i życzę Wam powodzenia.